po spotkaniu ze Stalą Rzeszów. Przyszło nam się zmierzyć z Sokołem Ostróda. No i to był mecz, w którym było widać, że trochę złapał nas taki lekki kryzys punktowy, ze zdrowiem. No i też ten mecz był szarpany strasznie w naszym wykonaniu. Bardziej przypominał mi to spotkanie jeszcze ze Ślęzą, które też było nerwowe i szarpane, niż to, co graliśmy w poprzednich kolejkach. Natomiast no, takie mecze się zdarzają i po prostu to nie był nasz dzień. Nie chciałbym dłużej mówić o tym meczu, bo wolimy o nim zapomnieć i zrewanżować się w Ostródzie wiosną. Później doszło do spotkania z Hutnikiem Kraków i to był chyba taki mecz, w którym też największy mieliśmy kryzys fizyczny, bo byliśmy na takim etapie, w którym też no, musiała taka lekka obniżka formy przyjść. I mimo takiego meczu nerwowego, to wywieźliśmy 3 punkty i prowadziliśmy już praktycznie całą drugą połowę 2-0. Wywieźliśmy 3 punkty z Krakowa i przygotowując się do kolejnych spotkań, wiedzieliśmy, że czekają nas trudne momenty. Po spotkaniu z Hutnikiem nadszedł taki najtrudniejszy dla nas tydzień. Tydzień, w którym miałem tak naprawdę do dyspozycji 9-10 zawodników z pola i ten mecz z GKS-em gdzieś tam jawił się jako arcytrudne spotkanie i wyzwanie przed nami. Natomiast też świetnie pracujący nasz fizjoterapeuta gdzieś tam do spółki ze sztabem medycznym, z doktorem doprowadzili do stanu używalności kilku piłkarzy i mieliśmy możliwość z GKS-em wyjść takim całkiem solidnym składem, może nie najmocniejszym, ale takim, który był w stanie podjąć rękawice. No i samo to spotkanie z GKS-em to duża huśtawka nastrojów i też dużo takich emocji, być może też trochę niepotrzebnych, no bo graliśmy dobre spotkanie, mieliśmy sytuację, dobrze funkcjonowaliśmy w pressingu. Myślę, że stworzyliśmy GKS-owi sporo problemów i też analizując sobie po meczu już na spokojnie, bez większych emocji, to w jaki sposób funkcjonowaliśmy my i jak GKS funkcjonował w tych spotkaniach wcześniejszych, a jak w meczu z nami, no to mogłem zawodników pochwalić, że wykonaliśmy naprawdę ciężką robotę i mimo, że przegraliśmy ten mecz, to chyba w tym meczu akurat jak nigdy nie zasłużyliśmy na porażkę, bo funkcjonowaliśmy w całym meczu naprawdę dobrze i o ile porażka w starciu z Ostródą czy z Błękitnymi to były takie momenty, kiedy czegoś nam w tym meczu zabrakło i nie byliśmy sobą, o tyle w starciu z GKS-em Katowice no trudno było coś zarzucić tutaj naszej szatni. No i z dużą taką zadrą jechaliśmy na spotkanie z rezerwami Lecha i już przed meczem wiedzieliśmy, że to będzie ostatnie spotkanie, kiedy musimy sobie radzić w tak mocno okrojonym składzie, bo jechaliśmy do Poznania z taką wiedzą, że Lech to wybiegana drużyna z dużym potencjałem indywidualnym, no ale też wiedzieliśmy, że jeśli chodzi o ich doświadczenie i można powiedzieć, że taką siłę fizyczną, która jest w tej drużynie, to że powinniśmy tym górować i przeważać nad rywalem. No i mieliśmy konkretny plan na ten mecz, no ale jak to w piłce bywa, plany swoje, a mecz swoje i no wiemy, jak ten mecz się potoczył. Też myślę, że dużo to pokazywało o tym, jaki charakterysty szatni, jak bardzo chcemy walczyć, natomiast przeszarżowaliśmy też w tym spotkaniu z takim wejściem w mecz. I była to bardzo trudna pierwsza połowa. Rywal może nie miał zbyt wielu sytuacji, ale my się strasznie męczyliśmy w grze i potrzebowaliśmy wtedy przerwy, potrzebowaliśmy wlania takiej nadziei i przede wszystkim korekt taktyczny na tą drugą połowę, bo mimo tego, że przegrywaliśmy w tym spotkaniu 1-0 i ta pierwsza połowa była blada, i chyba wszyscy na zewnątrz mieli odczucie, że za chwilę Lech dołoży drugą bramkę i ten mecz się tak zakończy, no to my w przerwie mówiliśmy o tym, że my to spotkanie tutaj wygramy i myślę, że mogliśmy się o to pokusić i zdecydowanie w drugiej połowie byliśmy bliżsi tego, żeby wywieźć z Poznania 3 punkty i to była kolejna potyczka, w której
nasze hasło przewodnie, charakterne Wigry, można było zauważyć na boisku, bo myślę, że jest wiele drużyn, które grając od 5 minuty w 10 na 11 i przegrywając 1-0, po prostu w drugiej połowie nie wykrzesałoby z siebie takich pokładów energii. To był taki mecz, w którym naprawdę znowu odzyskaliśmy takiego ducha naszej drużyny i fajnie, że pokazaliśmy, że nawet w 10 na 11 jesteśmy w stanie wyjść z opresji. No i z dużą niecierpliwością czekaliśmy na mecz z Polkowicami. Pamiętam jak dziś, jak się obudziłem 2 grudnia i przyjechałem do klubu i zobaczyliśmy, że jest duży mróz. Pamiętam jak gro ludzi na tej murawie pracowało, jak pamiętam pana Wacka, który jeździł sprzętem i mówił, że wszystko zrobimy, żeby mecz doszedł do skutku. No i pamiętam, że pierwsze takie gdzieś zastanowienie się, czy ten mecz się odbędzie w okolicach 12-13, w okolicach południa. Jak poszliśmy na boisko, to już to boisko było trochę twarde. Natomiast gdyby ten mecz był zaplanowany na 12, to jestem przekonany, że on by się po prostu odbył, bo jeszcze wtedy korki w tą trawę się wbijały i no szkoda, że nie graliśmy tego meczu o 12-13, bo pewnie już by to spotkanie było rozegrane. A z taką dużą energią, z jaką byliśmy przygotowani do meczu, żeby przerwać też passę Polkowic, myślę, że w tym meczu byśmy byli w stanie zainkasować 3 punkty. Sprawdzaliśmy prognozy i w prognozach było minus 3, minus 4 stopnie i gdyby taka pogoda była przez jeden dzień, to nie było takiej możliwości, że boisko by zmroziło. Natomiast no, ten mróz przyszedł po prostu dużo taki, można powiedzieć, groźniejszy i no niestety boisko było mocno zmrożone. Natomiast no, też w drugiej lidze nie ma obowiązku podgrzewania murawy i gdzieś tam myśleliśmy, że jakoś się prześlizgniemy przez tą rundę i nie będzie takiej potrzeby, aby tą murawę podgrzać, bo są to też duże koszty i skoro większość drużyn nie ma podgrzewania i skoro nie ma takich wymogów, no to też chcieliśmy, będąc w drugiej lidze, zaoszczędzić, bo to są finanse i klubu, i miasta, a myślę, że w dobie pandemii jest dużo więcej potrzebnych wydatków niż to, żeby podgrzać murawę. Chyba nawet dobrze się stało, że zagramy wiosną, bo wiosną już wtedy raczej śniegu i mrozu w Suwałkach nie będzie. Nie wiem, jeżeli jeszcze nie mamy daty tego meczu, ale przypuśćmy, że gdzieś na przełomie marca, kwietnia już powinno być boisko takie dobre do gry. I myślę, że wtedy bez żadnych problemów na boisku po prostu powalczymy i spróbujemy pokazać, kto jest lepszą drużyną. I nawet chyba dobrze wyjdzie, że zagramy z Polkowicami 2 mecze wiosną, bo i my, i oni będziemy mogli dobrze przepracować zimę, wzmocnić się i myślę, że te spotkania też będą warunkować to, jak będzie wyglądała góra tabeli na koniec tej rundy wiosennej. Plan na 2 ostatnie spotkania był taki, żeby zdobyć 6 punktów. No i pierwszą część tego planu zrealizowaliśmy w Siedlcach, a drugą część tego planu mieliśmy zrealizować w starciu u siebie z Olimpią. No i myślę, że wszyscy, którzy oglądali ten mecz, widzieli, że no robiliśmy dużo, żeby w tym meczu zdobywać bramki, natomiast piłka nie chciała wpaść do bramki Olimpii i też bramkarz miał bardzo dobry dzień. No i zakończyliśmy tą rundę, zdobyłem 4 punkty w tych 2 ostatnich spotkaniach. I gdybym miał podsumować teraz już tak w moim odczuciu całą rundę, to myślę, że to, jaki zbudowaliśmy kolektyw w szatni, jaka w tej szatni panuje atmosfera, to, jak my na boisku pracujemy, jak funkcjonujemy w grze obronnej, w pressingu, jak funkcjonujemy przy stałych fragmentach, jak jesteśmy odpowiedzialni, jak funkcjonujemy też w fazach przejściowych, to myślę, że to pokazuje, ile roboty wykonaliśmy. Na pewno też jesteśmy świadomi tego, co musimy poprawiać i wiem, że ta zima będzie bardzo mocna pod tym kątem detali, które musimy poprawić. Mówię o ataku pozycyjnym już na połowie przeciwnika. No i wiemy, że po prostu to poprawimy. Zaczęliśmy na to kłaść nacisk dopiero w ostatniej części tej rundy, no bo wcześniej było mnóstwo innych rzeczy, które trzeba było zrobić i teraz będzie na to dużo czasu w styczniu i lutym i myślę, że staniemy się takim
taką drużyną kompletną już od rundy wiosennej, jeśli chodzi o to, jak funkcjonujemy taktycznie na boisku i jak wyglądamy motorycznie. Jestem taki pełen optymizmu przed tą następną rundą, szczególnie, że mocno liczymy na to, że w trakcie rundy wrócą kibice na boisko, wrócą kibice na trybuny. Oczywiście, może niekoniecznie na boisko, no bo tych kibiców na pewno na trybunach trochę nam brakuje i choć wiemy, że dopingują nas przed telewizorami, to jednak w momencie, w którym jest ten krzyk na trybunach, jest ten dodatkowy bodziec, który niesie nas do zwycięstwa, no to no po prostu w meczach u siebie jest to taki 12 zawodnik i to no, będzie też wiosną potrzebne i mam nadzieję, że zakończy się to tak, że kibice będą mogli nas wspierać. Jeśli chodzi o takie krótkie tylko podsumowanie statystyk, no to dla mnie jest to udana runda na pewno, nawet bardzo, bo dwa punkty, robimy ponad 2 punkty na mecz jako jedna z 3 drużyn. No i przed rundą na pewno wynik ponad 2 punkty na mecz bralibyśmy w ciemno i choć apetyty urosły, bo byliśmy liderem, to myślę, że w tym momencie oddaje to gdzieś to, jak wyglądaliśmy i cały potencjał, jaki tutaj mamy w szatni. To, że jesteśmy wysoko w tabeli, że robimy ponad 2 punkty na mecz, ale też to, że jeszcze mamy rzeczy, które musimy delikatnie poprawić, żeby się znaleźć na tym pierwszym miejscu i mam nadzieję, że wiosną wyprzedzimy drużyny, które są przed nami i zakończymy tą rundę wiosenną w zielonej strefie.